przyjaciele, chciałam tak krótko powiedzieć o tym marszu wczoraj, marszu LGBT, więc Kościół Mocy poszedł razem z marszem. Weszliśmy razem z nimi w tłum i szliśmy razem z nimi i przechodziliśmy po prostu przez środek tego marszu. Głosiliśmy na tych głośniczkach. Na początku, jak ja powiedziałam o Jezusie, to się wzbudziły oklaski. Później znowu zaczęli śpiewać, że Chrystus był gejem, więc była próba uciszenia ich. Później Jola głosiła i już mieli dosyć tego naszego głoszenia, więc przyszła ochrona i zaczęła Jolę wyprowadzać z tego tłumu tam na bok, ale w ogóle chciałam wam powiedzieć, że było bardzo dużo, bardzo owocnych rozmów, w sensie, że po prostu jednym z takich głównych problemów jest to, że ludzie po prostu nie szukają Boga, bo mają fałszywy obraz Boga. No, mają ten katolicki obraz Boga, bądź to nie wierzą, że Bóg jest im ku dobremu. Natomiast były osoby, które oddawały życie Jezusowi. Było wiele modlitw, wiele rozmów. Także naprawdę było to coś niesamowitego i to, że po prostu byliśmy razem z nimi w tym wszystkim, w tym oku tego tornado, tego całego wydarzenia, to było no, naprawdę coś nowego i coś przełomowego w sumie. Dlatego, że po prostu nie byliśmy jakby oddzieleni, mówiąc tą Ewangelię jakby do nich, tylko po prostu byliśmy z nimi. Nina szła, w którymś momencie też zaczęła głosić, ale ktoś jej wyrwał jej ten kabelek i po prostu rozwalił jej kabelek całkowicie, więc to już nie mogliśmy głosić z drugiego głośniczka. Tak, ale no, chciałam powiedzieć, że to był wspaniały czas.